proszę o 3 skojarzenia ze słowem sprawiedliwość. Wydaje mi się, że coś takiego jak jakiś rodzaj prawości, uczciwości. No i w sumie ta sprawiedliwość, to słowo, to rzeczywiście mi się kojarzy z czymś, że ktoś jest sprawiedliwy, że coś jest sprawiedliwe wobec każdego, bez względu na to, jaką pozycję społeczną zajmuje. Że prawo winno być sprawiedliwe wobec każdego, bez względu na to, czy ktoś jest, jaką pozycję zajmuje. Tak mi się to kojarzy, że tak powinno być, nie? Dlatego jestem czasem w takim szoku, że na przykład to prawo, które jest w Stanach Zjednoczonych, potrafi być tak sprawiedliwe dla każdego. Ostatnio właśnie byłem w szoku, że na ławie oskarżonych znalazł się Trump, nie? Bez względu na to, kim był tak to bywa, nie? Poproszę 3 cechy charakterystyczne pana postaci. On jest bezwzględny. Ja nie sądzę, że on ma w sobie to, co pani powiedziała, taki rodzaj, że ja jestem sprawiedliwy. Nie, myślę, że jest bezwzględny, nieustępliwy i jest taki, wie pani, no, nie odkryje Ameryki, że on po prostu no, po trupach idzie do celu. Co chce osiągnąć, osiągając ten cel i czy będzie zaspokojony w tym celu, to nie wiem, bo my często bardzo dużo po drodze robimy złego, żeby coś osiągnąć, ale czy to go zaspokoi, czy go spełni, nie wiem. Ale wydaje mi się, że jest bezwzględny w tym i nie jest nieustępliwy i taki, który rzeczywiście no nie ma żadnych wyrzutów sumienia w temacie sprawiedliwości. Poproszę o 3 rady dla Patty, których mógłby pan jej udzielić na ten sezon serialu. Chciałbym, żeby częściej była w moim gabinecie. Nie lubię, jak się Patty gniewa na Agatę. Nie, bardzo tego nie lubię. No i co? No i ona jest takim w tym takim mrocznym świecie, takim jasnym jednak elementem. Jest w sumie taką bardzo prawą i uczciwą osobą, nie? To jest bardzo fajnie, ja bardzo lubię oglądać na ekranie Olę Adamską, a też w roli Patty specjalnie właśnie w tej roli. Jaką alternatywnie postać chciałby pan zagrać, jeśli nie swoją? Nie wiem, jak odpowiadali koledzy, ale nic mi takiego nie przychodzi na myśl, nie? Hepner był pana wymarzoną postacią? Nie, ja bardzo lubię, jak jestem zaskakiwany przez... Zaczęło się od tego, że my z moją żoną oglądaliśmy pierwszy sezon i on nam się bardzo podobał, więc kiedy dowiedziałem się, że ja mam zastąpić Tomka Szucharda w roli właśnie kierownika penitencjarnego tej placówki, to byłem bardzo zdziwiony. Mówię, nie wiem, o co chodzi, no bo wstępnie. Potem się rzeczywiście zaczęło coraz więcej dowiadywać na temat, jaka tam miała być postać i jaki ma tam background i tak dalej. No więc spodobało mi się to. To nie była jakby rola marzeń, ale ta rola jak zwykle często jest tak w moim przypadku, że mi te role zaskakują i w sumie to zaskakiwanie mi się podoba, że ja wskakuję do tego basenu, czasem jest tam woda, a czasem tej wody tam nie ma. I jest to brutalne zderzenie się z rzeczywistością, kiedy się w połowie sezonu orientuję, Jezu, to jestem taki zły. Ale on, ja lubię go grać. Ja lubię go grać, to znaczy jakby... My się oczywiście z moimi kolegami często i gęsto, szczególnie z Agatą, dużo śmiejemy między ujęciami, wygłupiamy. Ale kiedy rzeczywiście słyszymy to słowo akcja, momentalnie zamieniamy się w te postacie i Agata dużo bardzo robi, żeby właśnie tak reagować na mnie, jak reaguje w serialu, a ja z kolei tak strasznie... Ona jest fantastycznym partnerem. Ja mówię, że siłę postaci mierzy się, jakich ma wrogów, nie? No i to jest naprawdę niezły przeciwnik, niezły sparring partner, dlatego ja muszę powiedzieć, że ja nie wyobrażam sobie, żebym grał kogoś innego w tym serialu. Ja dobrze się czuję w sumie grając tego Hepnera i
nie przychodzi mi nic takiego, że o, to bym chciał kogoś takiego, wie pani, lekarza zagrać, nie? Nie przychodzi mi nic takiego. Nie będę wymyślał, ale nie przychodzi mi nic takiego. Nawiązując do pana odpowiedzi, bardziej jak ryba w przysłowiowej wodzie czuł się pan w roli Tadeusza w Teściach czy Hepnera Skazanej? Ja lubię jedną i drugą postać. Ja również. Ja lubię i tego Darka Wasiaka też lubię. Nie? To jest jakby... W sumie to chyba wynika z tego, że ja lubię to, co robię. Ja lubię ten zawód i to, że tak na dobrą sprawę tworzę te różne postacie, które gdzieś tam w środku to cały czas jestem ja, ale gdzieś się tego uczyliśmy w szkole. Gdzieś to jakby... jest w sumie nasz zawód, polegający na to, żeby tworzyć różne postacie. Kim jest dla pana kobieta autorytet? Może być historyczna postać, może być zupełnie kiedyś osobista. Dla mnie takim, w sumie cały czas jest, jeżeli chodzi o taką przestrzeń zawodową. Ja pamiętam, że bardzo, bardzo mocno złapałem autorytet Krystyny Jandy. Byłem młodym adeptem tej sztuki, kiedy wylądowałem w Teatrze Powszechnym, kierowany wtedy przez Krzysztofa Rudzińskiego, gdzie pani Krystyna była no gwiazdą. Też miałem okazję ją poznać w pracy i to, jak pracowała. I często i gęsto z kolegami wychodziliśmy na balkon dużej sceny, oglądając ją w Szygle i Valentine, ale też słuchając jej w bufecie chociażby teatralnym. Była bardzo, chyba takim cały czas jest, życzliwym człowiekiem i bardzo dobrym dla nas wszystkich, bardzo, bardzo żałuję, że nie ma już z nami Edwarda Kłosińskiego, cudownego, wspaniałego operatora, męża pani Krystyny, człowieka, z którym wiele razy pracowałem i jejku, trochę nie potrafię tych dwóch osób rozdzielić. Jak myślę o Krystynie, pani Krystynie Jandzie, to zawsze mi się pojawia Edward. I bardzo, bardzo w sumie Edwarda mi brakuje takich osób. A jeżeli chodzi o autorytety, to w sumie to chyba są takie osoby, przy których dobrze się czujemy. Przy których tak na dobrze się rozwijamy, a nie jesteśmy cały czas, jakby to powiedzieć, ściągani w dół, nie? Miażdżeni ich wielkością. Myślę, że z racji tego, jak dużo też programów obejrzałem przy okazji tego śmierci królowej Elżbiety, to w sumie zjawiał mi się taki obraz osoby no, bardzo pozytywnej, bardzo ciepłej i skromnej w sumie, nie? I to też jest ciekawe, że nigdy tej osoby nie poznałem, ale w sumie z tych dokumentów, opowieści wyłania mi się obraz, kurczę, takiej osoby, właśnie o której mówię, przy której każdy się czuł podniesiony, a nie zrzucone na dno. I w sumie chyba to chodzi z tymi autorytetami, nie?